Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Berendt. Po długiej przerwie, dzień dobry, Instytut Bojma. Będziemy rozmawiać o Chinach. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Szwecja przystępuje do NATO. W mediach chińskich pojawiały się nawet, czy to takich azjatyckich, pojawiały się pytania, czy właściwie to rodzi jakieś konsekwencje dla Indo-Pacyfiku, no bo przecież sytuacja na wschodzie. Może na początek chciałem cię zapytać na temat, naszym tematem dzisiaj oczywiście jest głównym ta chińska dominacja, plany chińskiej dominacji w tym regionie świata, ale czy NATO na Pacyfiku w jakiś sposób chce akcentować swoją obecność, czy to przystąpienie Sztokholmu ma jakieś konsekwencje? W przypadku samego Indo-Pacyfiku przystąpienie i Szwecji, i Finlandii niewiele zmienia. A co do obecności sojuszu na Indo-Pacyfiku, w tym regionie świata, to kierownictwo sojuszu, zwłaszcza sekretarz generalny Stoltenberg Sousa, państwa członkowskie już niekoniecznie. Chociaż tutaj argumentacja też często jest niespójna, jak chociażby w wydaniu prezydenta Macrona, który stwierdził, że jak sama nazwa wskazuje, strefą odpowiedzialności NATO jest region północnego Atlantyku, a nie Azji i Pacyfiku, co z drugiej strony nigdy nie przeszkadzało Francji, ażeby popierać zaangażowanie sojuszu na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, zwłaszcza Afryce Wschodniej, gdzie jakby nie patrzeć, jest to dość daleko od północnego Atlantyku. Tak więc sekretarz Stoltenberg uważa, że NATO stało się sojuszem globalnym i jako że Chiny stanowią też wyzwanie dla bezpieczeństwa krajów członkowskich, sojusz musi zwrócić baczniejszą uwagę na to, co dzieje się na zachodnim Pacyfiku i w Azji Wschodniej, użyjmy tego określenia. Co więcej, państwa zaprzyjaźnione z Zachodem, z tego regionu, czyli Japonia, Korea Południowa, Australia, Nowa Zelandia, są zainteresowane jak największą obecnością sojuszu w regionie. Wprawdzie to tutaj trzeba od razu zaznaczyć, że nie ma nawet planów po tamtej stronie, żeby wstąpić do NATO. Tutaj bardziej chodzi o ściągnięcie dodatkowych sił, nie tyle nawet w sensie takim twardego bezpieczeństwa militarnym, ale też dyplomatycznym, zaznaczenie poparcia. Japonia i Australia bardzo mocno naciskają na przykład na Niemcy, żeby mocniej się angażowały. W Niemczech znowu też zdania są podzielone. A samo stanowisko państw NATO, biorąc pod uwagę obecną sytuację z Rosją, wysyłanie nawet symbolicznych sił na Indo-Pacyfik, to jest dla wielu państw niepotrzebnym, nierozważnym trwonieniem zasobów. Inaczej do sprawy podchodzą na przykład Francja i Wielka Brytania, które jednak mają swoje, nazwijmy to, historyczne już zobowiązania w regionie, czy zresztą Francja posiadająca terytoria na Pacyfiku i tam olbrzymią wyłączną strefę ekonomiczną, ale one to robią chętniej poza NATO w ramach różnych formatów. Wielka Brytania na przykład AUKUS, Francja we współpracy z Amerykanami i z Japończykami przede wszystkim. A kolejnym argumentem za takim bardziej sceptycznym podejściem do angażowania NATO na Indo-Pacyfiku jest niechęć do zbytniego antagonizowania Chin, chociaż nie ukrywajmy, w najbliższych miesiącach czy latach to może się zmienić. Wystarczy popatrzeć na czającą się za rogiem wojnę handlową Unia Europejska-Chiny, na razie tylko na tle samochodów elektrycznych, ale co będzie dalej, nie wiemy. I
Tutaj, jeśli te sprawy, ten konflikt gospodarczy z Chinami będzie eskalować, to też zaczną upadać argumenty przeciwko jakiemuś szerszemu angażowaniu NATO na Indo-Pacyfiku. Też z drugiej strony też Unia Europejska mocniej się angażuje w regionie, że mamy kolejną instytucję świata zachodniego i właśnie UE jako to organizacja traktowana bardziej jako gospodarczo-dyplomatyczna jest przede wszystkim przez państwa Azji Wschodniej, ASEAN, bardzo chętnie widziana w regionie jako ten dodatkowy biegun pozwalający jakoś równoważyć i Chiny, i Stany Zjednoczone do społu z Japonią. I po prostu dający państwom regionu więcej opcji. Chciałem zapytać, bo wróćmy jeszcze do tego NATO. NATO miało otworzyć w 2024 roku biuro takie łącznikowe z Tokio. Ma być też taką bazą, miejscem do współpracy wojskowej z Australią, Japonią, Nową Zelandią i Koreą Południową. W przypadku Korei i w przypadku Japonii nie pojawiają się takie zarzuty, że w obliczu narastającego zasięgu Pekinu zostaną osamotnione. Bardziej częściej wskazuje się na Australię i Nową Zelandię, które stoją w obliczu jakiejś izolacji. Czy ty się z tym zgadzasz? Zacznijmy tak. W przypadku WU Japonia i Korea są dużo bardziej narażone. Tam kierownictwo polityczne i wojskowe zdaje sobie z tego sprawę. Australia i Nowa Zelandia właśnie z tego dystansu tutaj się dość ciekawie zachowują. Zresztą zwróćmy uwagę na Nową Zelandię. Niby istnieje ten pakt ANZUS, czyli Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, który ma zapewniać bezpieczeństwo, ale tak, zdaniem Australii on został zawieszony, zdaniem Nowej Zelandii już nie obowiązuje, zdaniem Stanów Zjednoczonych cały czas obowiązuje. Australijczycy sami mówili, że kuzyni kiwi przechodzą kryzys egzystencjalny, który najwyraźniej zaczyna być już przezwyciężany, bo jednak Nowa Zelandia bardziej stawia na związki z światem zachodu, powiedzmy tym światem euroatlantyckim, a i już tak nie boi się postawić się Chinom. Tak to ujmijmy. Sama Australia, właśnie tu jest. U nich jest ten problem, że w przypadku jakiejś wojny o Tajwan, dajmy na to, ten konflikt będzie od nich relatywnie daleko. Znaczy powiedzmy sobie nawet bardzo daleko, bo patrząc na mapę to tak nie wygląda, ale z Sydney do Pekinu leci się dłużej niż z Warszawy do Pekinu. Tak więc ten dystans robi swoje i w Australii cały czas toczy się dyskusja nad tym, jak ustawić się w stosunku do tego, co dzieje się w Azji Wschodniej. Tutaj przewagę zdobywa w ciągu ostatnich lat jednak ta opcja stawiająca na Stany Zjednoczone, Japonię, związki z krajami europejskimi. I w Australii też, podobnie trochę jak w Europie czy w Japonii, jest ten syndrom strachu przed porzuceniem przez Stany Zjednoczone. Co będzie, jeżeli w Stanach zwycięży izolacjonizm? Co nie ukrywam, jest dość mało prawdopodobne, ale tak, Europa to jest jakaś całość, ileś tam państw działających razem, które mogą dać sobie radę. Czyli nawet jeżeli Stany pakują manatki i wychodzą, to Hiszpania, Polska, Francja nie zostają same. Jesteśmy w jakiejś grupie. Błędne przekonanie w przypadku Japonii czy Korei Południowej to jest, że tam na podstawie kulturalno-cywilizacyjnej oni zawsze znajdą jakiś modus operandi, czy modus vivendi z Chinami, a Australia, która tak na dobrą sprawę sama nie może zdecydować się, czy jest już częścią Azji, czy nie, zostaje sama. I to jest ten najważniejszy problem na poziomie meta trochę, z którym zmagają się Australijczycy.
A jeżeli chodzi o małe wyspiarskie dzisiaj kraje, już pojawiały się w ramach podróży audycje o Wyspach Salomona, o tym pakcie bezpieczeństwa. Mamy oczywiście obecność chińskich przedsiębiorstw na Tonga, wyspę, mamy Palau, wyspę Marszala, Tuwalu. Tam cały czas toczy się jakaś gra, która być może czasami często nam umyka z tych analiz. Tak, gra się toczy, a zaczęła się od tego, jak stwierdziła bodajże prezydent Wyspy Marszala, Stany Zjednoczone i świat Zachodu po prostu zostawiły państwa Pacyfiku same. Powstała próżnia, którą wypełniają Chiny. I podobnie jak w przypadku państw Afryki, Ameryki Łacińskiej, ale także państwa Oceanii zaczynają rozgrywać tą rywalizację mocarstw na własną korzyść, starając się wyciągnąć jak najwięcej i od jednych, i od drugich. Skupienie Pekin oczywiście utrzymuje cały czas, że nie ma zamiaru przekładać, jakby fiksować się na punkcie bezpieczeństwa na Pacyfiku, czy zupełnie odwrotnie. To jest dzisiaj ten główny punkt, biorąc pod uwagę też o to, jak Pekin zaangażował się militarnie w tym regionie. Może coś na temat faktów i liczb posunięć ostatnich Chin. Z Chinami to trochę jak ze Związkiem Radzieckim. Jeżeli partia mówi, że da, to mówi, a jeżeli mówi, że weźmie, to weźmie. Czy tak, zwróćmy uwagę na wystąpienie, raport premiera Li Qianga na temat pracy rządu przedstawiony 4 marca na rozpoczęcie sesji ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, gdzie tematem przewodnim tak naprawdę było ryzyko, odmieniane przez wszystkie przypadki. Słowo ryzyko pojawiło się bodajże 28 czy 29 razy, słowo bezpieczeństwo, przepraszam. Bezpieczeństwo pojawiło się 28 albo 29 razy. Z kolei ryzyko pojawiło się 24 razy. Zanotowaliśmy znowu wzrost wydatków na obronę o 7,2%. Co w teorii daje ponad 1,5 biliona juanów, znaczy dokładnie daje 1,670 miliardów juanów, co oznacza w przeliczeniu na dolary 232 miliardy. Ale to nie koniec, ponieważ jak wylicza brytyjski Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych, te realne chińskie wydatki na obronę, to znaczy po uwzględnieniu wszystkich wydatków około wojskowych i budżetu formacji paramilitarnych, tutaj mamy zbrojne policje ludowe, milicje morskie i temu podobne, które podlegają razem z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą Centralnej Komisji Wojskowej, to już wychodzi około 304 miliardów dolarów. Ale jeśli uwzględnimy parytet siły nabywczej, a to jest ta wartość, którą Chiny bardzo często się posługują, kiedy im to wygodnie, czyli przede wszystkim jak mają udowodnić, że doganiają, a nawet przeganiają Stany Zjednoczone, to ten goły budżet 1,67 biliona puchnie do 439 miliardów dolarów, a po uwzględnieniu wydatków okołowojskowych, no to już mamy 574 miliardy dolarów. Czyli tak gwałtownie ten budżet, realny budżet wojskowy chiński skacze z 1/4 do 2/3 amerykańskich wydatków na obronę. Nie ukrywajmy, no Chiny od już ćwierć wieku prowadzą bardzo intensywny program modernizacji wojskowej. Tutaj przewodniczący Xi stawia kolejne daty, kiedy ma zostać osiągnięta pełna modernizacja, co nie ukrywajmy, no jest po prostu zabiegiem retorycznym, nie tylko, bo
Jednak modernizacja sił zbrojnych to jest proces ciągły. Wprowadzamy jeden nowoczesny system uzbrojenia i po kilkunastu latach już wymieniamy na coś jeszcze nowszego. Tak więc to jest coś, co dzieje się cały czas i nie można postawić takiej kropki nad i, że o, tu weszliśmy na szczyt i teraz będzie już fajnie. Tak więc mamy rosnące wydatki na zbrojenia, rosnące cały czas nowocześniejszą armię, chociaż tutaj mamy wątpliwości, pojawiają się wątpliwości może nie tyle co do jakości tego produkowanego chińskiego sprzętu, co sposobu jego eksploatacji, tego w jakim stanie jest, w jakim stanie trafia do jednostek. Ale to nie zmienia faktu, że potęga militarna Chin rośnie, no, tak samo jak ich zaangażowanie w regiony, które, nie ukrywajmy, jest ich własnym podwórkiem. Tak samo rośnie presja na państwa sąsiednie, które sprzeciwiają się różnym ambicjom Pekinu, tutaj nieważne uzasadnionym czy nie. Aczkolwiek póki co Chiny wykorzystują inne środki nacisku niż wojskowe. Czyli wojskowe są wykorzystywane, ale w ograniczonym zakresie. To przede wszystkim koncentruje się w okolicach Tajwanu. Inne państwa zmagają się z próbami nacisku gospodarczego, które przynoszą bardzo ograniczone rezultaty, a na dobrą sprawę często gęsto wychodzą Chinom bokiem. I szerokie zastosowanie formacji paramilitarnych, czyli przede wszystkim Straży Wybrzeża i milicji morskich. No tutaj mówię o Morzu Południowochińskim i o Morzu Wschodniochińskim. Jeszcze jeden wątek na zakończenie. Ostatnie zamieszki w Papui Nowej Gwinei i ta deklaracja Chin na temat wysłania policji. Często w analityce wskazują na ten wątek właśnie służb chińskich, że one mogą być takim elementem, powiedzmy, kontroli, chińskiej kontroli na Pacyfiku. Jak się zapatrujesz na tę obecność i ślad, chiński ślad funkcjonariuszy chińskich? No, to już jest to też wątek, który miał miejsce chociażby chyba na Wyspach Salomona. Tak, właśnie od tego chciałem zacząć, od Wysp Salomona, ta umowa o bezpieczeństwie wewnętrznym. Tak. Pamiętajmy o jednym. Chiny bardzo uważnie obserwują obecne i przeszłe działania i swoje, i innych mocarstw i starają się wyciągać wnioski. Taka współpraca, właśnie jak w przypadku Wysp Salomona, jak zaproponowana Papui Nowej Gwinei, jest w teorii świetnym sposobem kontroli, na pewno dużo lepszym niż wysłanie wojska, a przy okazji tańszym. Jednak pojawienie się obcych żołnierzy gdzieś najczęściej, czy bardzo często, powoduje ostre reakcje, nawet jeżeli nie miejscowych, to innych państw. To jest zawsze taki sygnał, że coś się dzieje. No, jak ugryźć policję, to obecność policji, no to właśnie. Jak to zrobić? Tu się zaczyna ten problem. Nie mamy wypracowanych koncepcji i mechanizmów reagowania na takie sytuacje. Współpraca w zakresie bezpieki może być jeszcze lepszy moment. Zresztą nie ukrywajmy, dla Związku Radzieckiego ta współpraca między KGB a służbami bezpieczeństwa krajów bloku wschodniego też była elementem kontroli. Chociaż różnie to wychodziło, bardzo często nawet nie wychodziło, jak w przypadku Polski. I Chiny starają się wykorzystać te doświadczenia i nowe pomysły w aktualnych warunkach, sprawdzić, co z tego wyjdzie. Znaczy, należę do tej grupy analityków, którzy uważają, że Chiny nie mają jakiegoś masterplanu 50 lat naprzód. Sytuacja po prostu zmienia się obecnie zbyt szybko i zbyt często, żeby takie plany się utrzymały. Raczej jest wyznaczony pewien ogólny cel, a droga do niego to jest po prostu metoda prób i błędów. Drodzy Państwo, zachęcam serdecznie do lektury, analizy w Instytutu Bojma, w szczególności mojego dzisiejszego gościa, Paweł Berendt. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.